Produkcja serialu O mnie się nie martw powoli dobiega końca. Jesteśmy podczas ostatniego dnia nagrań. Zobaczmy, co się tu dzieje. Jest łezka wokół? Jest trochę, to znaczy taki jakiś rodzaj sentymentu, jednak spędziliśmy z ekipą ze sobą dużo czasu od 2 lipca, to jest sporo czasu, po 12-14 godzin, także intensywnie, no ale jak to ostatni dzień, no smutno trochę się robi. Będziecie świętować zakończenie zdjęć? Myślę, że mamy powody i należy nam się po takim długim okresie pracy taka feta. Co ci dał ten serial? Jakaś taką radość, bo to w sumie serial komediowy, więc było zabawnie, ciekawie. Też takie zmierzenie się z takim systemem pracy, gdzie bardzo dużo scen jest w ciągu dnia. No nie wiem, jak to będzie w ogóle, bo ja ogólnie jestem nocnym Markiem, a przez ten serial zaczęłam spać o 5 rano codziennie, więc zobaczymy, czy wrócę do swojego trybu nocnego, czy już tak zostanie. A co z tobą teraz po zakończeniu zdjęć do mnie się nie martw? Mam plany wyjazdu do Bieszczady. Nadrobić zaległości towarzyskie, odwiedzić przyjaciół, dziewczynę i rodzinę. Jeszcze jest parę odcinków przed nami. Czy dotychczasowe Muszynka oglądała z Małą na czele? Oglądała oczywiście i też cieszę się, bo serial się podoba. Naprawdę bardzo dużo takich dobrych opinii się słyszy, dużo ludzi do mnie dzwoni, także cieszę się z tego. Oglądasz siebie na Antenie Dwójki? Wo mnie się nie martw? Oglądałem 2 pierwsze odcinki, pierwsze nawet 3 razy. Bardzo mi się podobał. Co tu nagrywacie? No tutaj mamy takie sceny, Krzysiek jest mocno pobity, nie będę mówić przez kogo. I właśnie tak wczoraj czytałam scenariusz i mówię, matko, to jest pierwsza scena, w której Iga przeprasza Krzyśka. Czyli ten były mąż nie da Idze spokoju do ostatniego odcinka. Myślę, że nie da, ale on jest uroczy w sumie. No jak w życiu. Jak w życiu. Zdjęcia zakończone, efekty będziemy mogli podziwiać pod koniec serii, a już dziś w telewizyjnej Dwójce o 20:05 kolejny odcinek serialu O mnie się nie martw.